Pan Jezus najlepszym lekarzem. Mateusza, rozdział 9, werset 6. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstaj, weź łoże swoje i idź do domu swego. Gdy chora jest twa dusza lub ciało, przyjdź do Jezusa. On jest najlepszym lekarzem. Odpuszcza grzechy, leczy twoją psychikę. Słowem, wzrokiem, dotykiem, modlitwą leczy twoje ciało. Gdy twą duszę grzechy zniewoliły, gdy brak ci wiary, pokoju, nadziei i sensu życia, zwróćcie do Jezusa. On jest dawcą życia. On jest sensem życia. W nim znajdziesz pokój, cel istnienia. Bożej pieczy powiesz wszystko. Duszę swą i swoje ciało. Bóg rozwiąże twe problemy. Tylko uwierz, będziesz zdrów i ty. Jezus życie ci odnowi, umysł twój wyposaży w twórcze siły, ból i smutek twój ukoi, tylko zaufaj Jezusowi, u stóp Boga wszystko złóż. Jezus chodząc po ziemi, niósł pociechę strapionym, odpuszczając grzechy, lecząc chorych. Jezus i dziś leczy ludzkiego ducha i ciało. Jezus oręduje za nami w świątyni niebieskiej. Błagaj Go w modlitwie o zdrowie twojego ciała i ducha. Zdaj się na Jezusa mówiąc: ufam Tobie, Jezu. Bóg ci doda sił. Chcę z Tobą być, o Jezu. Ty dźwignij mnie i moc mi daj w niebiańskiej zbicie raj, odpocząc u Twych stóp. Ty, Boże, pokój w mą duszę wlej, rozprosz troski, niepokoje, daj radość i chęć życia, zwycięstwo mi zbawco daj. W zamian zniosę ci pieśń chwały i wiary. Jezu, tyś dla mnie słońcem, ogrzewającym mnie promieniami miłości, tyś dla mnie drogą, prawdą i życiem. Chcę ujrzeć cię, Jezu, chcę ujrzeć cię. Jak mnie błogosławisz, jak wprowadzasz mnie w dom Ojca, jak mnie obejmujesz swym boskim ramieniem. Ty, Jezu, stań w mej obronie, choć ciężar życia przygniata mnie. Z ufnością losy moje składam w ręce Twoje, Boże. Przed tronem Twoim staję, o Boże. Ty, Jezu, jesteś moim stróżem i pomoc niesiesz mi, bym z Bogiem mogła wiecznie żyć. Bóg kocha mnie i ja Go też. Komu brak sił życiowych, w modlitwie do Boga niech uda się. Bóg ześle pomoc na czasie, bo jest miłością i naszym Ojcem. Amen.